My Państwu codziennie rano życzymy w poranku słodkiego, miłego życia, żeby ten dzień był dobry, miły, że jeszcze wiele przed nami. A dlaczego o tym mówię? Oczywiście dlatego, że naszym gościem jest Sławomir Łosowski, artysta, kompozytor, kombi. Witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. W tym programie będziemy rozmawiać o Pana nowym singlu i płycie, i twórczości, i o tym, jak przeżył Pan tą epidemię COVID-a, ale chyba musimy zacząć, bo jest Pan muzykiem, od tego jazzu z lat 30. i 40., który w Polsce robił karierę, potem w latach 50. No, Maria Koterbska, wielka, wielka artystka, w wieku 96 lat odeszła, to tak wydaje się, że jakby pokolenie za późno, nie? Że ona jeszcze była z nami, gwiazda lat 50., 60., Parasolki, Karuzela, któż tego nie zna? I dla Pana to przecież były piosenki już zaprzeszłe, już Pana rodzice tych słuchali, już Pan nie. Tak, ja pamiętam tylko, że na lampowym radyjku te piosenki były odsłuchiwane przez moich rodziców. Także pamiętam takie radio, nazywało się Tatry. I to właśnie na tym radiu, to radio stało w pokoju i tam polskie radio puszczało piosenki pani Koterskiej. I pamiętam oczywiście Parasolki jako dziecko, nawet chyba nuciłem sobie tą piosenkę. Tak, melodyjne, ale też był tam zakazany w tych czasach element jazzu. Ja zastanawiałem się, jak oni to przemycili, że to tak przeszło, że nie były to piosenki socrealistyczne. No mi się wydaje, że w cenzurze czasami nie pracowali zbyt ludzie bystrzy i nie byli w stanie odróżnić tych elementów przemycanych w muzyce od jedynie słusznych. Tak to sobie tłumaczę. W każdym razie warto pamiętać, że ktoś taki jak Maria Koterbska był z nami do bardzo, bardzo niedawna. My przechodzimy do roku 2020 i singla Minerał Życia. Cóż to jest? Za chwileczkę puścimy, ale najpierw dwa słowa wstępu wygłosi, proszę Państwa, Sławomir Łosowski. No, piosenka przede wszystkim zapowiada naszą nową płytę, która będzie wydana w tym roku. Zapewne jeszcze przed samym wydaniem płyty udostępnimy kolejne dwie piosenki przynajmniej. Płyta dobrze się składa, bo to jest rok jubileuszu 45-lecia kombi, więc taki element muzyczny jak najbardziej premierowy, gdzie są nowe piosenki, będzie naszym prezentem dla fanów kombi i dla naszych przyjaciół, którzy słuchają naszej muzyki od wielu, wielu lat. Skomponowana została w roku ubiegłym, bo mamy już rok 2021. Cały materiał na płytę powstał w roku ubiegłym. Tutaj wspominaliśmy o pandemii. No, pandemia nadal trwa, ale nie wiemy jeszcze, jak to wszystko się dalej potoczy. Więc pracujemy nadal indywidualnie, w każdy w swoim mieszkaniu, domu i przesyłamy sobie pliki i konsultujemy wszystkie sprawy muzyczne, mówię o naszym zespole. Co do samej piosenki, no i tematem jest zagubienie się głównego narratora, może być nim każdy z nas, w poszukiwaniu po prostu szczęścia. No któż nie myśli od wieków o tym, żeby zdobyć szczęście, a także literatura opisuje różnego rodzaju poszukiwania minerałów życia, czy eliksirów życia. No, szukamy często tego wszystkiego daleko, a ono jest, to szczęście, czy ten minerał życia jest czasem po prostu pod ręką. Tylko nie zauważamy, wystarczy to zauważyć. Na przykład dla mnie takim minerałem życia i miejscem, które jest dla mnie fundamentem, no jest po prostu mój dom. Słuchamy, proszę Państwa, Minerał Życia, kombi Sławomir Łosowski.
galaktyk moc od lat pociąga mnie paletami barw, czaruje wciąż dźwiękiem słów, światłem słońc. Przybyłem więc zobaczyć, czy tu jest może lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom jest metrowizją. Phil, Karol Kozłowski, zespół Kombi. No to tak trochę klimaty jak z pewnej gry komputerowej, o której ostatnio było głośno. Nie jestem mocny w grach komputerowych, więc nic nie będę się wypowiadał. Natomiast no, tutaj w tej piosence, tym symbolem tej przestrzeni, jakiejś galaktyki, gdzie się szuka tego minerału, jest po prostu no, panorama wielkiego miasta, czyli wielkie budowle, ulice. No, w tym przypadku mamy tutaj naszą stolicę Warszawę, która jest największym miastem i taką mekką dla wielu ludzi, którzy szukają też swojego minerału, jakiegoś życia, szukając tam pracy, drogi do kariery i tak dalej. Warszawa miastem przyszłości. I tak pewnie jest i tak będzie. A my się zastanówmy, jak tworzy się, jak panu było w tym roku niezwyczajnym, roku pandemii, roku lockdownów, roku dystansowania się społecznego. Powiem tak, akurat nie prowadzę życia takiego z moją małżonką, że gdzieś ciągle jeździmy, gdzieś się poruszamy po różnego rodzaju miejscach i może akurat dla mnie ta konieczność izolowania się nie była aż tak dotkliwa jak dla osób, które z powodów swojego życia, pracy muszą ciągle gdzieś przebywać. Natomiast ja i tak planowałem w roku 2020 nagranie i materiału na płytę i właściwie realizowałem to, co było zaplanowane. Może nawet z punktu widzenia tej izolacji było to dla mnie w pewnym sensie korzystne, ale też niekorzystne, ponieważ no jednak nie mogliśmy za bardzo wspólnie pracować. To utrudniło nam pracę, no żeby się po prostu jakoś jednak izolować między sobą jako zespół. Więc tutaj była ta trudność i jest, bo jeszcze tam kończymy niektóre elementy tej płyty, niektóre piosenki. Także i tak, ale ja generalnie nie narzekam. Cieszę się, że przynajmniej na razie nie przechorowałem tego, jak wielu moich przyjaciół i znajomych, niektórzy bardzo ciężko. No jedna też osoba, która współpracowała ze mną, zmarła. Także to na razie czekamy, co będzie dalej, prawda? To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, ale mówi się, że no, w ciągu paru miesięcy może to wygaśnie, może latem już nie będzie tego problemu. Czy panowie już planujecie koncerty, jakieś trasy, może zaczynając od czerwca, lipca? My mamy już podpisane umowy na koncerty na ten rok, a nawet wczoraj przyszło zapytanie o koncert. Także i to też zaczyna się ten mail, że mimo tego, że jest pandemia, my tam coś tam nie załamujemy i pytają się o termin, że chcą robić koncert gdzieś tam w okolicach czerwca. Także mam nadzieję, że jednak koncerty już wrócą, bo to jest dla nas bardzo trudna sytuacja ze względu na to, że jednak te koncerty są przede wszystkim dla nas taką kwintesencją naszego życia muzycznego, bo gramy dla publiczności i to jest nasze granie żywe. To jest zupełnie co innego. To tak jak z pana pierwszego
przeboju, słodkiego, miłego życia, jest wiele gór do zdobycia i te góry są ciągle przed nami, a my się ciągle na nie wybieramy. Oczywiście, że tak. No, Sławomir Łosowski, artysta, muzyk. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Życzymy zdrowia, życzymy miłego dnia, życzymy ciężkiej pracy i pięknych koncertów już niebawem, bo się nie możemy doczekać. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Proszę państwa, a za chwileczkę o gospodarce Mariusz Marszałkowski z biznesalert.pl będzie naszym gościem.